Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wanturze. Dzisiaj to będzie wantur osoby, która się już kiedyś pojawiła u nas na kanale, mianowicie Igora. Igor to jest nasz przyjaciel, który zaprojektował to przepiękne logo podróżowania, też zaprojektował wszystkie kubeczki i wszystkie rzeczy, magnesy, które mamy u nas w sklepie. On też jest twórcą tej przepięknej okładki książki Wielki Wóz. Jeżeli jeszcze nie zamówiliście, to ostatnia szansa, bo się kończy. I Igor jest też właścicielem tego pięknego kamperka. Zaraz zobaczycie w środku, jak sobie mieszkają razem z Kasią i małym Igorem. Przerobili Renomastera na kampera, wszystko wygląda cudownie, pięknie. Zresztą zobaczycie sami. Kto nie subskrybuje naszego kanału, to kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. A jak Wam się podobają wantury, podoba się Wam ten van, to dajcie łapkę w górę, żebyśmy mieli po prostu nazbierali dużo łapek w górę. Miłego oglądania. Nie spodziewaliśmy się Was. Poczekajcie chwilę. Cześć. Tu Kasia, jestem Igor, jest jeszcze z nami Igor Junior, ale właśnie śpi. Jesteśmy rodzinką, która podróżuje sobie kamperem. Na co dzień prowadzimy studio projektowe, zostaw to nam. Tak też poznaliśmy się z Kasią i Łukaszem. Organizujemy festiwale kulinarne w Łodzi, czyli w naszym mieście rodzinnym. Restaurant Week, Fine Dining Week, Beer Food Festival, World Class Cocktail Festival. No jest tych festiwali dosyć dużo. Generalnie jedzenie jest dla nas bardzo ważną kwestią. Odpaliliśmy niedawno portal Łódź Smakuje, w którym mówimy też o jedzeniu w Łodzi, o jakichś takich ciekawych restauracjach. Rozmawiamy z szefami kuchni za sprawą podcastu Bonjour. Prowadzimy też podcast Inny Rytm, gdzie trochę opowiadamy o filozofii życia, o rozwoju osobistym. To tak zupełnie w skrócie. To jest nasz kamper, którym podróżujemy póki co po Europie. A teraz ze względu na pandemię podróżujemy po Polsce. To Renomaster z 2009 roku, 2,5-litrowy silnik, dieselek. Fajna sztuka mi się trafiła zupełnie przez przypadek. Mojemu znajomemu z Kielc powiedziałem, że mam taki plan zrobić kiedyś kampera. No i jakby mu się może trafił kiedyś jakiś taki dostawczak w fajnej budzie, no to żeby dał znać. No i nie minęło dosłownie 2-3 miesiące, kiedy zadzwonił, mówi, jest bardzo fajny kamper, bardzo zadbany, do zobaczenia w Kielcach. A że to miała być niespodzianka dla Kasi, więc niestety musiałem trochę nakłamać. BlaBlaCarem pojechałem pod przykrywką wyjazdu do klientów do Kielc, zobaczyłem tego kampera, zakochałem się, kupiłem i już nim po prostu wróciłem. No, nawet nie wiesz, kochanie, co teraz się dzieje. Właśnie jestem w naszym nowym domku. Naszą najważniejszą kwestią było to, żeby ten kamper z zewnątrz wyglądał jak najbardziej normalnie, czyli nie chcieliśmy zbyt wielu dodatkowych okien, wysuwanych markiz. Na dachu są zainstalowane panele, które generują nam prąd. Łącznie jest tam są cztery panele, dwa 100-watowe i dwa 150-watowe. No i to, co wyróżnia od takiego zwykłego dostawczaka, no to jest między innymi taka kratka. Ta kratka nam służy tutaj za część wywiecznikową lodówki, którą mamy w środku. Tutaj mamy boiler, więc tutaj również jest taki wywiecznik i wejście typowo kamperowe, jeśli chodzi o prąd. Co go jeszcze może odróżniać tutaj zewnątrz, to wlew gazu, który jest tutaj. I ten gaz nie służy nam do tego, by się nim przemieszczać jeszcze taniej, ale mamy go spiętego z butlą gazową, więc tankujemy tak naprawdę na całym świecie wtyczką samochodową. Co jeszcze go może wyróżniać tutaj z zewnątrz, to to, że na dole są zainstalowane dwa zbiorniki. Z tej strony jest zbiornik na wodę czystą, z drugiej strony jest zbiornik na wodę szarą. Tu bardzo pomógł mi mój dobry znajomy, który na co dzień projektuje customowe rowery. Podjął się tego zadania i dzięki niemu mamy teraz tutaj wodę i możemy się piąć praktycznie wszędzie, nalać sobie wodę do pełna i korzystać z niej. Co jeszcze wyróżnia go od zwykłego blaszaka, to, że dodaliśmy tutaj okna. Fabrycznie nie było tutaj takiego miejsca i dodaliśmy sobie kamerę, żeby łatwiej było cofać, bo bądź co bądź jest to dosyć duży samochód i trochę nam zajęło to, żebyśmy czuli się w nim komfortowo jeżdżąc po wąskich miastach, a już takim prawdziwym dla nas testem był wyjazd do Włoch, gdzie po takich małych miasteczkach z wąskimi uliczkami jeździliśmy nim, no i staraliśmy się go nie zarysować. No nawet się to udało, zarysowałem go tylko raz, ale Kasia nic nie wie. Nasza przygoda z Van
live'em zaczęła się od, myślę, że takiego momentu zwrotnego w moim życiu, gdzie byłem trochę zagubiony, nie wiedziałem do końca, w którą stronę chcę iść. Czułem lekkie wypalenie zawodowe. Jednocześnie przez przypadek zobaczyłem, jak ten van life wygląda ze sprawą kanałów na YouTubie. Przez przypadek trafiłem na Kasię i Łukasza. Zobaczyłem, że właśnie budują swojego kampera, że jakby zmieniają swoje życie. Podjęli taką no, niesamowicie zwariowaną decyzję. No i trochę im pozazdrościłem to raz, że po prostu wzięli sprawy w swoje ręce i spróbowali. Postanowiłem po prostu do nich napisać i podziękować im za to, że dają inspirację dla innych. I jakby tak skontaktowaliśmy się z Kasią i Łukaszem i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Trochę namówili mnie do tego, żebym dalej szedł tą drogą i tym pomysłem. Zawsze marzył o tym, żeby zbudować dom. Mówi tak, syna już mam, drzewo zasadziłem, domu jeszcze nie zbudowałem, być może kiedyś zbuduję taki normalny dom, jak na prawdziwego mężczyznę, przyznała, ale na ten moment budowałem dla nas właśnie dom na kółkach. Ja po prostu tam weszłam. Fakt, że to jeszcze było w bardzo mocnej rozsypce, ale no zaczął mi opowiadać to wszystko, zaczął czytać mi dziennik, który też pisał przez ten cały rok. W momencie, kiedy na przykład ja się na niego denerwowałam, że on za długo czasu spędzał przy komputerze albo ciągle scrollował coś w telefonie, cały czas gdzieś tam jakieś uwagi mu dawałam, a się potem okazało, że on większość czasu spędzał na tym, żeby pokupować jakieś rzeczy, znaleźć, zobaczyć co, gdzie i jak się robi, więc później tak naprawdę wiele, wiele mi wyjaśniło to, że on był bardzo zajęty przez ostatnie roki. No i ten van life też się zrodził w taki sposób, że ja też szukałem fajnego i wygodnego dosyć sposobu na podróżowanie z rodziną. Urodził nam się syn i chcieliśmy jakby zawsze mieć przy sobie te najważniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy i móc spróbować ugotować coś dla młodego, dać mu się położyć, odpocząć w każdej chwili, w której chcemy, bez żadnego pośpiechu. No i ten taki motyw takiego slow life'u wydawał się dla mnie bardzo romantyczny w tamtym momencie. No i tak postanowiłem, że zrobię niespodziankę Kasi, że kupię dostawczaka i zbuduję go zupełnie za jej plecami. Właśnie jestem w naszym nowym domku, który od prawie miesiąca oczekuje prawie pod naszym blokiem, więc przechodzisz koło niego codziennie. No hej kochanie, i zapraszam cię do naszego nowego domu. Właśnie dzwoniłaś. Kończymy. Co okazało się najgorszym pomysłem w życiu, jaki miałem, bo ukryć coś przed żoną jest bardzo trudno. Podejrzeń było bardzo dużo i to naprawdę czasami spędzało mi sens powiek. A ukryć 3 tony żelastwa przed żoną jest... Przez prawie rok. Przez prawie rok było niesamowicie trudne i to chyba było w ogóle najtrudniejsze w tym wszystkim. Nie zdążyłem skończyć kampera na urodziny Kasi, bo tak postanowiłem, że wtedy pokażę jej tego kampera, ale on już był w takiej wersji zaawansowany, że stwierdziłem, miał że to drzwi. Jest ten... Miał drzwi, miał koła, nawet trochę paliwa wlane, więc stwierdziłem, że to już jest ten moment, żeby pokazać tą niespodziankę. Właśnie zaprosił mnie na dwór, jeszcze dał mi jakiś mały prezencik, to były jakieś kubki i mówi, na razie tutaj daję ci kubki, zaraz to wyjaśnię, to będą kubki do naszego wspólnego domu. Ja tak zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. Wzięłam te kubki, poszliśmy, on tik, tik i otwiera ten samochód, więc po prostu dla mnie to był totalny szok i takie niedowierzanie. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Naprawdę mój mąż jest wspaniałym facetem. Zapraszam was do naszego królestwa, jakim jest kuchnia. Gra bardzo dużą rolę w naszym życiu, więc tutaj w wanie też musieliśmy jakoś się pomieścić. Myślę, że całkiem nieźle nam poszło. Bardzo lubimy gotować, więc bardzo lubimy, jak w kuchni jest aromatycznie, świeżo, pachnie. W tej chwili akurat mamy na przykład miętę, gdzie możemy sobie zrobić jakąś lemoniadę, tudzież wodę z miętą. Jeżeli chodzi o gotowanie, to też tutaj mamy troszkę ukrytą kuchnię. Nie mamy jej na widoku. W momencie, kiedy gotujemy, to wyciągamy tutaj kuchnię z górnej półeczki. Kuchnia w wanie jest dosyć mała, niestety nie mieliśmy dużego pola manewru do gotowania, więc zaopatrzyliśmy się w taki stolik, który jest bardzo sprytny. W moment możemy go rozłożyć, możemy sobie tutaj przygotować obiad, pokroić jakieś składniki, więc myślę, że fajna opcja nawet na deszczowe dni, kiedy młody już idzie spać do sypialni. My tutaj sobie siadamy na jakichś stołkach i możemy sobie tutaj popracować, pogotować, porozmawiać, więc taka trochę... Kuchnia zawsze łączy ludzi, są najlepsze imprezy w kuchni, u nas dużych imprez nie ma, ale zawsze w dwójkę miło też czas spędzamy. Kolejna półka, jest to typowa półka na buty, jednak u nas niestety lub stety nie znajdziemy tutaj butów.
Mamy tutaj naczynia, sztućce, deskę do krojenia. Jest to bardzo poręczne, blisko zlewu, blisko naszego stolika, więc stwierdziliśmy, że bardziej praktyczne będzie na naczynia niż na buty. Zapraszam do kolejnej naszej komnaty. Tutaj nazywamy to centrum sterowania. Mamy tutaj bezpieczniki do truby, bezpieczniki do wszystkiego tak naprawdę. Kontrolujemy też tutaj tak naprawdę, ile mamy jeszcze prądu. Wiemy, czy przełączyć się na gaz, czy na prąd, czy gdzieś podjechać, gdzie jest słońce. Czasami nie ma takiej możliwości, żeby jechać w drugi zakątek Polski i szukać słońca, ale zawsze staramy się jechać zawsze w stronę słońca, żeby ten prąd był zawsze. Tutaj też mamy alarm. W momencie, kiedy nie ma nazywania, zamykamy vana, ale chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy wiedzieć, że nasz van jest bezpieczny, więc załączamy alarm i w momencie, gdyby ktokolwiek nam wszedł do vana, to po prostu myślę, że będziemy słyszeć go zewsząd, więc jest to dodatkowe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o nasze tutaj rzeczy umieszczone w vanie, nasz domek na kółkach. Podróżując z dzieckiem, też bardzo ważna była dla nas łazienka, więc też tutaj Igor przemyślał to za projekt. Nie jest ona duża, ale na takie potrzeby małego człowieka i na nasze jest wystarczająca. Van nie jest duży, ale miejsca w nim naprawdę mamy dużo, więc zapraszam tutaj do części sypialnianej. Tutaj na przykład chowamy sobie jakieś leki, które gdzieś tam zawsze są dla nas bezpieczne. Tutaj mamy jakieś szpargały, tak naprawdę światełka. I teraz zapraszam Was do najważniejszej naszej półki. Mamy tutaj książki, które są dla nas inspiracją naszych podróży po Polsce. Sielska Polska, Slow Life, Polska Niezwykła i oczywiście Wielki Wóz oraz jakieś inne nasze ulubione pozycje, które bardzo umilają nam wieczory. I oczywiście nie może zabraknąć książek dla juniora, który uwielbia czytać, więc zawsze wozimy ze sobą książki na dobranoc, czytamy na przykład Tupcia Chrupcia, czy inne jego ulubione pozycje. Mamy również wentylator. Wydaje mi się, że jest to przydatna sprawa. W momencie nawet, kiedy śpimy, jest gorąco, możemy sobie uchylić lufcik lub po prostu włączyć wentylator, który będzie nas troszkę chłodził. Tak jak już wspominałam, nasz van nie jest duży, ale miejsca jest w nim naprawdę dużo. Nawet nie wyczerpujemy tego wszystkiego, co mamy, więc może jeszcze pokażemy, co mamy pod łóżkiem w skrzyniach. Tutaj są jakieś dodatkowe rzeczy, których używamy bardzo rzadko, ale ważne, żeby jednak były z nami w podróży. Tutaj mamy szpargały typu babington, frisbee, koło, jakieś pływaki i wszystko właściwie dalej dla juniora, więc są to takie rzeczy, żeby umilić mu czas podróżowania. Natomiast po mojej prawej stronie bardziej takie techniczne rzeczy, czyli truma do podgrzewania wody, przetwornica, akumulator i szpargały juniora, seniora. W podróżowaniu wiadomo, że nie zawsze mamy słońce, więc czasami zdarzają się deszczowe dni, wtedy składamy łóżko, wszystkie materace, na których śpimy, dajemy do naszej kuchni, a Igorek ma bardzo dużo miejsca na wszelakie zabawy, na układanie torów, na klocki Lego, więc tak naprawdę więcej mu miejsca nie potrzeba niż tutaj, co ma. Tutaj mam zabawki. O, wyciągnę sobie koszulkę. Ale super. Ubikacja. Druga ubikacja, ale nie ma, ale jeszcze nie ma, ale nie ma wanny, no bo to jest prysznic. Ten buca. No jeszcze się te drzwi otwierają. No i jeszcze też do tego busa. No jeszcze i ja. Nic się nie stanie. To są, o, łóżka. To są i łóżka. To można jeszcze stół tu rozciągnąć, o tak, do góry. No i co? Teraz nie mogę, o, włożyć tego.
Jeżeli chodzi o nasze wcześniejsze podróże, to tak naprawdę nasze podróżowanie zaczęło się podczas naszej podróży poślubnej, gdzie postanowiliśmy zobaczyć słońce z drugiej strony totalnie i pojechaliśmy na trip do Kalifornii. Byliśmy tam 3 tygodnie, wynajęliśmy sobie auto i objechaliśmy, no może nie całą Kalifornię, ale fajniejsze i takie punkty, które warto tam zobaczyć. I to tak naprawdę zaszczepiło w nas tą chęć podróżowania, odkrywania. Później za rok polecieliśmy do Japonii, do Tokio. Później był Pekin, później Islandia, Irlandia i tak jakoś to poleciało, że tak naprawdę w domu, co wracaliśmy z jakiejś podróży, tak naprawdę od razu siedzieliśmy na stronie, patrzyliśmy na jakieś tanie loty i chcieliśmy gdzieś dalej, gdzieś dalej, gdzieś dalej. I tak, i później jeszcze Malucha mieliśmy wcześniej już, nie? Kaszla. Malucha mieliśmy w międzyczasie, bo tak. Też była taka dosyć ciekawa historia, jak pierwszy dzień, kiedy zamieszkaliśmy razem z Kasią, ja pod wpływem znajomych i takiego głupiego pomysłu pojechałem kupić malucha za 400 zł i flaszkę, bo chcieliśmy zrobić sobie takie, no takie złomiaki, że możemy sobie podjeżdżać pod korporację, w której wtedy żeśmy pracowali, po prostu podjeżdżać, uderzać w siebie, wysiadać, nawet nie zamykać tych samochodów i się świetnie bawić. I ten maluch nam się na tyle spodobał, że zainwestowaliśmy trochę w niego, odpicowaliśmy go na tyle, że nadawał się do jeżdżenia w dalsze trasy, więc z kolei maluch nam służył do podróżowania po Polsce i zwiedziliśmy też i góry, i Mazury, zrobiliśmy no kilkanaście tysięcy kilometrów tym maluchem, dopóki praktycznie się nie rozleciał. On teraz jest rozłożony na, dosłownie do gołej śrubki. Nasze podróże kamperem oczywiście zawsze są w trójkę, czyli z naszym małym synkiem, w tej chwili 3,5-letnim. Jednak podróżowanie z dzieckiem jest, jakby nie było grzeczne i tak dalej, bywa czasami stresujące, no bo chce się mu zapewnić jak największy komfort. Nie chce się, żeby coś, cokolwiek się mu wydarzyło. Będąc po prostu i mając ze sobą cały dom. Czujemy się bezpiecznie. Bezpieczni, tak, tak. Czujemy tak, się ale bezpiecznie. Też trzeba powiedzieć o tym, że Igor miał 5 miesięcy, kiedy wyruszył z nami pierwszy raz jakąś taką dalszą podróż, więc on też jest przyzwyczajony do tego, że on cały czas gdzieś jedzie i naprawdę nie marudzi. Ostatnio przeszedł... Kurde, ale te muchy są wszędzie. Przepraszam, jesteśmy na wsi. Ostatnio właśnie też 8 kilometrów praktycznie na swoich małych nóżkach za nami szedł. Czy pada deszcz, czy świeci słońce, nie marudzi. Czasami gdzieś tam weźmie swój rowerek, jak jest zmęczony, to chwilę gdzieś odpoczniemy, ale naprawdę trafił nam się mały podróżnik, więc myślę, że gdyby było to dziecko, które by robiło problemy w podróży, nasze podróże też byłyby może mniej takie spontaniczne, mniej może ciekawe, może też tak bardzo by nam się nie chciało, a z racji tego, że on nam tutaj kroka dotrzymuje, no to tak, Igorek, jesteś mistrzem. Dziękujemy, synku. Jak się obudzisz, to ci wszystko opowiemy. Tak, a jak kiedyś to obejrzysz, to dziękujemy ci. My skończyliśmy kampera w jakoś październik, listopad 2019. No i jakby od razu go skończyliśmy, chcieliśmy go przetestować. Wiadomo, że aura już nie była może zbyt ciekawa. Wiadomym kierunkiem było południe Europy. Włochy kochamy, lubimy, mamy tam jakby część rodziny, więc z chęcią tam jeździmy. Uwielbiamy tam to jedzenie, słońce, klimat, ludzi, krajobrazy, tam jest po prostu przepięknie. Więc od razu stwierdziliśmy, że pojedziemy do tych Włoch. Około 3 tygodni i tam spędziliśmy. Wróciliśmy jakby na zimę, no i czekaliśmy tylko na... Na cieplejsze dni, na tak cieplejsze naprawdę, więc dni. Myśleliśmy, że to będzie marzec i po prostu właśnie kierunek gdzieś tam Barcelona, gdzie mamy znajomych, zapraszali nas, Portugalia, Gruzja, Macedonia, po prostu myśleliśmy, że rok 2020 to lato będzie nasze, ale niestety troszkę nam wszystko pokrzyżowało plany, nie tylko nam. Tak, no pandemia trochę jakby zmieniła w ogóle styl podróżowania i teraz jeździmy tym kamperem po Polsce. Nie jest to tak, że my się wprowadziliśmy do tego kampera i że tak mieszkamy. Na razie to jest jakby, no służy nam do takich wycieczek. Im częściej teraz wyjeżdżamy, nawet na kilka dni, tym częściej zabieramy już ze sobą tą pracę i chociaż krótko, bo krótko i nawet mało wydajnie, ale staramy się pracować. Jakby naszym kolejnym celem jest to, żeby pojechać na trochę dłużej, próbować jakiegoś takiego rytmu, gdzie możemy pracować i poprowadzić dalej tą naszą firmę i te działania, które prowadzimy, chociażby w Łodzi, ale w jakiś sposób zdalnie. No miejmy nadzieję, że się sprawdzimy. No, wydaje mi się, że to jest dla nas takie teraz największe wyzwanie. Czy się kiedyś wprowadzimy? Ciężko jest powiedzieć. 2 lata temu nie sądziłem, że w ogóle będziemy w takim punkcie naszego życia, w którym teraz jesteśmy. I zakładanie czegokolwiek jest chyba... Już się nauczyłem, że w ogóle nie ma czego zakładać. Jest tak dużo zmiennych i zobaczymy, co nam przyniesie życie. Na razie no, po prostu bardzo nam się to podoba i pewnie chcemy coraz dłużej wyjeżdżać. Znalezienie balansu w życiu to jest chyba trochę taka
taki mityczny punkt, do którego wszyscy dążą i który jest trudno zrealizować, bo wszystko naokoło się zmienia, my się zmieniamy, dziecko rośnie i nasza praca nad tym, żeby było ok i żebyśmy my się dobrze czuli, jest fajna w danym momencie, ale za chwilę dziecko przechodzi kolejny etap albo jest już starsze i ma inne wymagania. U nas również wszystko się zmienia, dlatego że doprowadzimy tą firmę i w którymś momencie jakby rozwijaliśmy firmę, ona nam zaczęła puchnąć, była coraz większa. Czyli z jednej strony super, ale z drugiej strony my czuliśmy, że to nie jest ta droga, którą chcemy iść i jakby z powrotem skurczyliśmy tą firmę do takiego minimum, żeby mieć mimo wszystko jakąś taką wolność, że jakby żebyśmy nie czuli się tak bardzo zobowiązani i gdzieś przywiązani do tego, że coś musimy albo nie możemy wyjechać. Van life nam jako rodzinie daje wolność, w jednym słowie wolność. Ja bym powiedział, że van life nam jako rodzinie daje bliskość, jeśli miałbym to też powiedzieć w takim jednym słowie. W 100% polecam van life każdemu. Najgorsze, co się może wydarzyć, to jest to, że nam się to nie spodoba i wrócimy do jakby poprzedniej strefy komfortu i wrócimy do jakichś takich swoich codziennych nawyków. Ja nie widzę żadnych minusów akurat. No, co prawda jestem też na początku drogi, my też nie mieszkamy w vanie, więc nie mamy też takich wielu wyzwań jak Kasia i Łukasz. Ojej, no to jest tak piękna sprawa. No po pierwsze, możemy stanąć gdzie chcemy. Codziennie budzić się z innym widokiem za oknem. I to są widoki naprawdę za miliony monet. To są widoki, których no, pięciogwiazdkowe hotele często nie mają. To świeże powietrze, które rano się czuje. Takie proste rzeczy, jak na przykład rano widzimy, jak wstaje natura. Te takie rzeczy, które, no nie wiem, widzimy rano bociany, albo widzimy taką leciutką mgłę nad polami, jak się budzimy. To są takie no, proste widoki z jednej strony, ale to są tak przepiękne widoki, że po prostu chce się ich coraz więcej. Na pewno warto spróbować, tak jak Igor wspomniał. Jeżeli ktoś nie spróbuje, to nie otwiera szampana. Ja uważam, że warto spróbować i się przekonać. Jeżeli komuś nie będzie odpowiadało, to zawsze można wana sprzedać, ewentualnie wypożyczyć na przykład na jakiś czas wana lub jakiegoś kampera, sprawdzić. Jeżeli jest to dla mnie, biorę, jeżeli nie, podróżuję tak jak dotychczas. Tak, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że wystarczy najpierw spróbować sobie nawet wypożyczyć zwykłego kampera. Jeśli to już jest ok, to może spróbować z czymś innym i jakby cały czas próbować. Jakby mamy, słuchajcie, tylko jedno życie i jedno jest też pewne, że wszyscy umrzemy, więc wykorzystajmy po prostu to, co mamy teraz, nie? Dziękuję bardzo Kasi i Igorowi za to, że nam pokazali swój piękny domek. Powiedzcie, gdzie można was znaleźć w internecie. Jesteśmy w internecie na Instagramie, mamy profil w vanie. Możecie też posłuchać naszych podcastów, m.in. podcastu Bonjour, w którym opowiadamy o jedzeniu, o gastronomii generalnie. Mamy też podcast Inny Rytm, w którym mówimy trochę o filozofii życia. Wszystkie linki będą pod filmem w opisie, także zachęcamy do słuchania, do oglądania, do śledzenia. I jeszcze teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia Igor na sam zakończenie. Chmury będą takie białe, albo będą nas narysowane. Pozdrawiam ciocię z przedszkola. Do widzenia, do zobaczenia. Czujcie się. Cześć.